26 grudnia przypadnie setna rocznica urodzin częstochowianki Ludmiły Mariańskiej. Dlaczego powinniśmy pamiętać o tej poetce? O Ludmile Mariańskiej należy pamiętać z kilku powodów. Przede wszystkim jest to poetka, która współtworzyła polską poezję powojenną. Odebiutowała w latach 50. Ostatni jej tomik ukazał się na początku XXI wieku. Więc można powiedzieć, że ponad 50 lat tworzyła równolegle z wieloma nurtami, jakie się kształtowały wówczas w literaturze polskiej. Sesja naukowa poświęcona poetce, dodajmy absolwentce Liceum Słowackiego, jest elementem dużego projektu, który od wiosny tego roku realizuje Liceum Słowackiego. Częścią tego projektu było przeznaczone dla szkół podstawowych dyktando pod hasłem Epickie Kobiety Słowackiego poświęcone Ludmile Mariańskiej, także konkurs rycerzatorski poświęcony Ludmile Mariańskiej. No i dziś jest ta sesja, a 12 grudnia odbędzie się już podsumowanie, odbędzie się gala. A rozpoczęliśmy ten projekt od posadzenia jabłonki, która ma nazwę Ludmiła, właśnie na pamiątkę Ludmiły Mariańskiej. Jest to na pewno przedstawicielka poezji współczesnej. Była częstochowianką, urodziła się w Częstochowie. Swoje życie zawodowe i swoje życie rodzinne związała z Warszawą. Ale od lat 80. zaczęła przyjeżdżać do Częstochowy, zacieśniać więzi. Częstochowa trafiła do jej twórczości. Polonistka Iwona Kociołek zauważa, że dzisiaj nie brakuje młodych ludzi piszących własne wiersze. Kto wie, może kiedyś będą tak wielcy w poezji jak Ludmiła Mariańska? Miałam okazję osobiście poznać panią Ludmiłę Mariańską. Była tutaj w naszej szkole i myślę, że już wtedy zaszczepiła taką i myśl, i taką ideę, że poezja to tak naprawdę wszystko, co nas otacza. Staramy się w naszej szkole kultywować wśród młodzieży tę pasję do poezji. Nasi uczniowie nie tylko piszą wiersze, ale także rozwijają swoje talenty artystyczne, mają szansę więc naśladować swoich wielkich poprzedników, a patrząc na portrety Ludmiły Mariańskiej, marzyć o tym, żeby kiedyś może znaleźć się obok niej.